To dzisiaj trzeci dzień w Krakowie. Mimo zmęczenia nie ustajemy w poszukiwaniach ciekawych rzeczy. Dzisiaj dla Was dwie wystawy. Jedna to jest Banksy. Jakbym miał mówić o tym, co wnosi w ogóle to muzeum Banksiego, jako takie dziwne, dosyć muzeum jednoosobowe, tak? Ja dosyć nie lubię takich instytucji, które są skupione tylko i wyłącznie na prezentowaniu jednej osoby. Zdecydowanie wolę pewne zjawiska, trendy albo takie po prostu sytuacje, w których uczestniczy więcej osób. Wtedy wydaje mi się to bardziej po prostu wiarygodne, dlatego że mam wrażenie, że jedna osoba nigdy nie jest jakby takim źródłem i po prostu dopełnieniem wszystkiego tego, co po prostu, można powiedzieć, prezentuje. Więc tak jak powiedziałem, nie jestem fanem takich instytucji, które skupiają się dookoła jednej osoby, muzeum jednej osoby i też dodatkowo żyjącej. Natomiast no, nigdy nie miałem takiej pewności, na ile Banksy to jest po prostu jakby osoba, faktycznie fizyczna po prostu osoba, a na ile to jest troszeczkę tak jak w przypadku takich mistrzów dawnych, mamy do czynienia z pewną po prostu manufakturą, w której tak naprawdę pewne rzeczy są wytwarzane i one należą do pewnego po prostu, do pewnej grupy, która po prostu z nim razem współpracuje, z nim działa i tworzy, nie? Więc tutaj w tym momencie to by była taka dosyć ciekawa analogia. Również pasująca się bardzo fajnie po prostu w taką średniowieczną naturę po prostu Krakowa, który, no wiadomo, ma właśnie tego typu też rys, nie? Tutaj mamy właśnie takich artystów, którzy byli instytucjami. I teraz takim człowiekiem instytucją wydaje mi się też poniekąd właśnie Banksy. To dzisiaj znośnie bardziej w wymiarze instytucjonalnym. Instytucjonalne znośnie w Krakowie nie sposób nie zacząć od... Filmujemy. Coś bardzo szkodliwego, bo się mówi, że ludzie inteligentni są wredni. Ja bym powiedział, że właśnie guzik prawdę. Właśnie, dokładnie. To jest inteligencja na poziomie po prostu jakimś mikro, a tak naprawdę cały wysiłek po prostu, który trzeba włożyć w to, żeby być miłym dla kogoś. W takim widzeniu świata Banksy'ego, jakby występuje nagle pewne pęknięcie, nie? Bo zazwyczaj to jest tak, że on krytykuje bardzo mocno ten świat, powiedzmy, kapitalizmu, świat zachodni po prostu, świat tej dominującej siły, tych WASPów tak zwanych, tak? White American i tak dalej. No i on w tym momencie, można powiedzieć, ma pewien problem, bo jakby tym agresorem w kontekście Ukrainy nie jest tak naprawdę ten świat zachodni, tylko właśnie ten agresor to jest w tym momencie ten świat wschodni. Nawet jeśli świat zachodni tylko dba o pewne pozory związane po prostu z wolnością jednostki, z demokracją, z jakimś po prostu wyrównywaniem szans po prostu i tym podobne rzeczy, no to w tym kontekście to jest w dalszym ciągu lepsze niż takie bezpardonowe, niezawoalowane po prostu agresja i wymierzone po prostu w taką bardzo jednoznaczną po prostu postawę, którą w tym momencie, że tak powiem, obserwujemy w kontekście Ukrainy. Ty się urodziłaś, jak już Czesława Miłosza nie było. Znaczy, no w sensie już nie żył, nie? Mądre. No mądre. Podoba mi się. No tak trochę zrozumiał z buddyzmu, ale... Ale jeszcze nie całkiem. Fajne. Druga wystawa to jest sztuka japońska. No i tak ciekawe, sztuka japońska, Kraków, Kazimierz, Banksy. Będzie oczywiście troszeczkę rozkmin takich związanych po prostu
z procesami gentryfikacji, z rolą po prostu turystyki w tym wszystkim. Znośny zjadł onigiri. A Ramone, było dobre? O smaku ananasa? No, z kuleczką. Tak, tylko ta kulka wkurzająca. Nie no, ta kulka jest najfajniejszą częścią. Ja schakowałem kuleczkę i nauczyłem się pić. Ale no to na tym polega, żebyś nie wylał. To wypiłem szybko wtedy. Coraz bardziej mam wrażenie, że chcąc zrobić coś fajnego, spędzić czas w Krakowie, w zasadzie jest jedno miejsce, na które trzeba przeznaczyć nie jeden dzień. Nośny. A interesują mnie filmy mnie interesują. Ale to była Green Tree i Tree Arizona. Chodź. Zwróć uwagę na to, że Jim Morrison nazwał tak swój zespół. Drzwi. Ja widzisz, ja bardzo się staram. Ale bo... jak to się dzieje, że mam dwóch wrednych rodziców? Bao jakieś, bao. Zubao. Szukajmy sushi, ja już się stęskniłem. Kurczę, bym tu miał ochotę jakieś, naprawdę, Kazimierz jest super, tylko że właśnie... Trzeci raz było. Mam taką fazę, że mam ochotę na sushi tutaj, czy czegoś tu jest masa. Sushi nie ma.
Poznana. No. Już jest na Starym Mieście. Nie trwam za długo przy swoich jakichś takich rodzinie, tylko realizuję ad hoc różne rzeczy. Znaczy, no dobra. No dobra. No bywam uparty. Bywam uparty. No. Wartości. Poczekaj, ale jak to tą upartość, tak, że tak powiem, oceniasz? Bo wiesz, moja upartość to jest upartość liczona czasem w tysiącleciach i ona jest jak woda. Jeść makaron z ryżem. Ja chcę zjeść sushi na Kazimierzu. No to nie ma. Jest, ja już wiem gdzie nawet, jeśli by była alternatywna jakaś... Ale to wiesz, zawsze ty możesz sobie przestawić. On mówi, a to to, a to to, to nie to, to ja tu nie jadłem. To jak to jest super, to ja jestem bardzo za. Chodzimy. Kazimierz Wielki stworzył alternatywny Kraków sobie, w którym osiedlił Żydów. No możesz. A chcesz? Nie, ja mam lemoniadę. Chyba najbardziej są znane te części Kazimierza, które są tam bliżej jakby Krakowa przy Wlocie, nie? A tutaj jest trochę bardziej takie porównywalne, jak u nas powiedzmy jest nasz rynek w Łodzi, nie? W my mamy rynek? Mamy, tak, oczywiście. Który? Co? No, tak. Gdzie? No jak? No właśnie, o to chodzi. No i taka łodzianka i pyta. Gdzie my mamy rynek? No, mamy. Niedaleko manufaktury zresztą. He? Niedaleko parku tamtego. He? No, nagle ci olśniło. No widzisz. Patrz, no i otóż to. Z wielu względów, pod kątem takiej, powiedziałbym, turystycznej etyki, powiedziałbym, że Kraków ma dosyć dużo takich ciekawych stron, która związana powiedzmy z przestrzenią, rewitalizacją, z przestrzenią, która służy turystyce. To miejsce przestaje służyć wtedy tym, którzy tak naprawdę są z tym miejscem gdzieś tam związani, a zaczyna służyć po prostu takim osobom, które przyjeżdżają na chwilę, chcą spędzić na dłuższy czas i nie interesują ich jakby takie konsekwencje dalej idące, społeczne i tak dalej. No i tutaj jakby Kraków jest bardzo fajnym przykładem. Jeżeli w danym kontekście jakiś kraj, jakieś państwo, można powiedzieć, że startuje z takiej bardzo niefajnej perspektywy bycia no, takim, powiedzmy, średnio rozwiniętym krajem, miejsce, w którym, że tak powiem, ten kapitał jest w stanie jakby wejść w tą przestrzeń, jakby w jakiś sposób rozwinąć to, doprowadzić i z jednej strony do stworzenia w ogóle czegoś takiego jak jakiś przemysł, powiedzmy, związany z turystyką, jak w ogóle doprowadzenie do jakiejś takiej sytuacji, że powiedzmy oczy świata zostaną zwrócone na przykład na jakiś kraj, nie? Po prostu na jakąś przestrzeń, gdzie na przykład jakieś, nie wiem, prawa człowieka czy inne po prostu rzeczy są zagrożone. No to wtedy, powiedzmy,
ten element, można powiedzieć, takiej etycznej turystyki, to jest po prostu coś tak naprawdę super, nie? Tam można powiedzieć, że spełniamy się w sposób po prostu idealny. To musiało w jakimś tam procesie być opuszczone przez ludzi, po to, żeby przemysł mógł użyć tych wszystkich budynków, tych wszystkich murów, tych wszystkich takich tradycyjnych rzeczy, które po prostu kiedyś były związane z ludźmi, z ich kulturą, nie? I teraz mamy taką sytuację, że to zostało wyciągnięte, ludzie zostali tego jakby pozbawieni, przeniesieni gdzie indziej. Musieli się przenieść. To nie jest tak, że ktoś przyszedł i im kazał, ale w toku jakiegoś przekształcania tej przestrzeni oni po prostu zostali do tego zmuszeni. Że generalnie Praga w Warszawie, nie? No to jest takie miejsce, które po prostu było stworzone trochę na wzór Kazimierza, że najpierw po prostu ten proces taki rewitalizacyjny, no nie, on bardzo mocno zaczął się szybko w Łodzi, ale po prostu no, najdynamiczniej właśnie przebiegał na Kazimierzu i ten proces został w jakiś sposób skopiowany w Warszawie na użytek Pragi. No i przede wszystkim to Muzeum Banksiego z tą taką permanentną wystawą, to jest rzecz, która jak dla mnie jest w ogóle świetna, świetnie umiejscowiona, jeżeli chodzi w ogóle o Kazimierz, no to w sumie chyba ciężko byłoby znaleźć lepszą lokalizację do tego. Ogólnie jeżeli chodzi o Kraków, czyli takie miasto po prostu super turystyczne, no i takie zbicie z jednej strony tej turystyczności i z drugiej strony pewnej refleksji właśnie na temat po prostu ogólnie, można powiedzieć, takiej społecznej roli mediów. No i też to, że po prostu w sumie to wszystko, co my robimy tak naprawdę tutaj, tak, to też jest pewnego rodzaju medium. Też ustawiamy w jakiś sposób kadr, też wpływamy na tą rzeczywistość w taki sposób, że łapiemy ten, a nie inny kawałek. No i, że tak powiem, tworzymy tą narrację oczywiście nie w oderwaniu od całej reszty.